Sylwester, ostatnio wróciłeś do podstawowego składu Krakowi i zaliczyłeś kilka niezłych występów w barwach pasów. Czy czujesz się pewnie, Jak te występy wpływają na Twój rozwój? Bardzo się cieszę, że udało mi się wrócić do podstawowej jednostki Krakowi. No, czuję, się, czuję się dobrze, z każdym meczem coraz pewniej i myślę, że jeśli do końca będę grał, no to, to wiem, że stać mnie na więcej i będę chciał to pokazać w następnych meczach. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca rozgrywek. Czy masz w związku z tym jakieś cele, zarówno personalne, jak i drużynowe, na końcówkę sezonu? No myślę, że drużynowo po prostu będziemy chcieli grać dobrze i, i punktować w każdym meczu, co przyłoży się no, na najwyższe miejsce z możliwych w tabeli. A indywidualne, no to po prostu myślę, że grać w każdym meczu w, w tych trzech do końca i po prostu prezentować się je jeszcze lepiej niż było do tej pory. Ostatni czas był dla Was intensywny, teraz na szczęście mieliście troszkę czasu, aby się zregenerować. Jak wykorzystaliście ten moment ponad tygodniowej przerwy? Myślę, że no właśnie po derbach było dwa dni wolnego, także w pełni się zregenerowaliśmy i, no i przygotowujemy się do kolejnego meczu z górnikiem. Dobrze. Wspomniałeś o meczu z górnikiem, który już w poniedziałek. Jaki jest plan na ten mecz? Po prostu będziemy przygotowywać się jak do każdego kolejnego meczu i, no i chcemy wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty.